No, cześć, tak w ogóle, blondasy, tutaj Kamil. No, Szymon, znowu jesteśmy. Teraz kontynuujemy grę po pokonaniu Ariana. Jesteśmy w mieście razem z Foltestem. No, w zasadzie w takich przedmieściach. Poczekajmy, aż się rozmowa skończy. Wiedźminie, Wasza Wysokość. Zadanie specjalne na miarę twoich umiejętności. Vernon ma dar przekonywania, ale bywa porywczy. Spróbuj na własną rękę poszukać innej drogi. Jak ci się uda, cała Wyzima będzie ci zazdrościć. Okej, przerwiemy mu. Jedziemy zwiedzić to miasto. Zejdziemy tutaj trochę na dół. Tutaj macie okolice. Dobra, bo pójdziemy. O, już coś się dzieje. Bogowie pomocy! Zaraz się z nimi rozprawimy. Srebro i złoto na stół, a mordy w kubeł! Pomocy! Przy rozmowach z nimi, z różnych, będziemy się spotykać w różnych sytuacjach, można korzystać z perswazji, groźby albo znaku. My wykorzystamy groźbę. Jeżeli zaraz nie wyjdziecie, nie wyjdziecie nigdy. Chodźmy stąd! To morderca! Wychodzimy! Panie, dziękujemy ci! Dziękujemy! Nie weźmiemy żadnej zapłaty. Bądźcie ostrożni. Będziemy następnym bohaterami. Razem możecie mieć mniej szczęścia. Ukryjcie się gdzieś. Muszę znaleźć moją żonę. Widziałem, jak pędzili ją razem z innymi. Jak bydło! Powodzenia. Załatwione. Możemy szukać przejścia za bramę. Idziemy od razu na główną. Dobra, no to po prostu spróbujemy poszukać tego przejścia. Widzę, że tutaj da się chyba to rozwalić. Jest przeźroczyste. Raczej prześwituje. Udało się. Nikogo nie ma na razie. O, mamy żołnierzy lawaletów, wiemy, że jesteśmy w dobrym miejscu. Użyjemy Queena. Szybko się z nimi rozprawię. Tego chyba nie uczą w Kaer'morhen. No, ciekawe, ile jeszcze Geralt zna takich chwytów. Gdzieś powinno być wejście. No, nie widzę. O, studnia jest rozwalona. O, jest. Dobra, chodzimy. No, mamy autozapis. O kurcz. Chyba coś się... No właśnie. Trochę pozwiedzaliśmy światów podteksturowych. Dobra, wchodzimy do tej dziury. Zobaczymy, co tam jest. To są kanały. No może kanały i jakieś tu potworki widzimy. No, pierwszy nasz potworek w tej grze. Uważaj na niego, bo możesz zginąć łatwo przy nim. Nie, tam... O, radzę sobie. No, uważaj, już masz połowę życia. Ktoś chyba od tyłu mnie bije, jać. No to pierwsza śmierć. Ajajajaj. Na szczęście wczytaliśmy o to zapis. Od tej pory możesz zapisywać. No, zaraz zobaczymy. Ciągnę srebrny miecz, bo tamtym mi coś nie szło na potwory. Dobra, rozprawimy się z nim jeszcze raz. Tym razem nie dam się tak podejść łatwo. Ale jesteś brzydki. Masz ty, kreaturo. Włącz Queen. Poczekaj. Na drugiego spróbuję. Gdzie on jest? No, tym razem nie przyszedł. Chyba się wystraszył. Dobra, idziemy dalej. Nie, po prostu znalazł sobie innego lawaleta. No, jest.
jest tutaj jakiś trzeci koleś. Z tym srebrnem coś szybciej mi idzie. Srebrny jest na potworze, jakbyś nie zauważył. No właśnie, sobie przypominam powoli tą grę po długiej przerwie. O, znowu sporo tych topielców, czy utopców. Zabisz lepiej teraz. No, poczekajmy. Jeszcze coś może tutaj zobaczymy. Widziałeś to spowolnione tempo? No, widzę, że niezłe efekty. Czekaj, wchodzimy. Coś słyszę. O, jest. Ale mnie zaskoczył. Masz ty, kreatura, znowu wychodzisz mi naprzeciw z czeluści. Poszukaj lepiej wyjścia, a nie się podniecasz. No, już szukam. Są jakieś kraty wreszcie, nie do rozwalania. Mapa wskazuje, że to tu. No, widać. Prawy górny róg, widzicie? No, tam pokazuje nam taki wykrzyknik. Wspinamy się, zobaczymy co na górze. O, tu można znaleźć coś ciekawego. No, w tych kartonach powinno coś być. Jakieś śmieci. Później zobaczymy co to. Idziemy dalej. Ciekawe co oni tu kombinują. To jakieś wiewióry. No, tutaj będę już bardziej ostrożny. Przygotuję się, zapiszę tak jak mi mówiłeś. O, jeszcze Queena włączę. Dobra, wbijamy. Tada! Ło! Jakiś kafar tutaj. O, ja. Znowu Queena. Uciekaj. Pojadę ich wszystkich. Lub unik. Nie ma gdzie, nie ma tu miejsca. To jest tylko walka. Nie pozostaje. O, nawet uciec się nie da. O Boż, co to było? No i został mi tylko blaszak. Masz ty, masz. Przerwał mi, lepiej się cofnę. Uhuhu, jak się rozkręcił, koleś. Widziałeś to? No, chyba znalazł muchę. Bo się jej pozbyć. No to co, idziemy dalej, Kamil. Zobaczmy te drzwi. O, udało się otworzyć. Zauważyłeś, że ta architektura jest bardzo ciekawa? No, to tutaj... Zapiszę. No jest bardzo ciekawa. Piękna. Te kanały nawet... O, drzwi zamknięte. Mi się podobały. Te kanały miały swój mroczny urok. A topielce to takie modelki. No, bardzo piękne modelki. Dobra, dosyć tego podziwiania, bo trzeba walczyć. Lawalety atakują. Włączę Arda. Boże drogi. Zdawałem sobie umiejętność. Przełączaj, nie bożuj. Przepraszam. Gdzie? Ardegacie. Dlatego łatwo będzie wykorzystać Ilden. Wtedy łatwo będzie pójść. No, dzięki, że mi przypomniałeś. Chodź tu. Aha, unik zrobił. Jeszcze go chciałem dziabnąć. Dobra, teraz bez wygłupów. Jeszcze raz dasz Ilden i łatwo ci pójdzie. No,
Wezmę jeszcze raz, spróbuję. Tym razem chyba się złapał dobrze. Dostrzegłeś, że ten Jirden raz działa mocniej, raz nie? Czasami na nich w ogóle nie działa, tak jak Igni też czasami. No właśnie, też to dostrzegam. To chyba zależy od umiejętności. Od poziomu umiejętności. Dobra, kolejne ziomki. Ani kroku w tył! Uuu, ale go odrzuciło. Chyba zbliżamy się do celu. Zaczyna się robić coraz bardziej cywilizowanie. No, masz rację. Ani kroku w tył! Coraz więcej jest przeciwników w postaci ludzkiej. Co tam jest za tą kratą? Zobacz sobie. No właśnie, co to jest? O, jakaś skrzynia. Jest ten korkociąg do otwierania. No, zauważyłem, dobra. Idziemy. Tutaj mamy kilku gości. No, zbliżają się. O, jać! A ten jakby skoczył. A, mu unik zrobił. Ze względu na drastyczny charakter tej bójki, dodamy wam jeszcze muzykę. When I talk, I'm an Englishman in the